Spod skoczni Harachow Hillside 142 zapraszam Państwa FGP Friends na kolejny konkurs indywidualny w tym sezonie, drugi dzisiaj. Zacznie konkurs Piotr Żyła, potem Peter Prewc, Domen Prewc, Severin Freund, Daniel Andre Tande, Kamil Stoch, czyli ja, Noriaki Kasaj, Karel Nurm, Salu i Piotr Żyła zaczyna i jeszcze tam będzie Krystian Długopolski. Długopolski oczywiście jest skoczkiem. No i konkurs zaczyna Piotr Żyła. Pierwszy z zawodników na belce. Zobaczymy, jak się spisze Piotrek. Dobry skok Piotrka. To będzie dobry skok Piotrka chyba. 105 metrów. 105 metrów. Dobry to był skok. Dobry to był skok, pewnie będą gorsze, mi się tak wydaje. No dobra, drugi zawodnik, Peter Prewc. Zobaczymy, jak Peter Prewc się spisze. No, Peter Prewc chyba lepiej się spisze od Piotrka Żyły. No, słabo zaczął także Peter Prewc, 106,5 metra. Czekajcie, zapiszę sobie. Domen Prewc miał, ile tam pisałem mu, 105 metrów. Nie, Piotr Żyła 105 metrów. Piotr Żyła 105 metrów. Peter Prewc miał 106,5 metra. No i dalej, Domen Prewc. Zobaczymy, jak Domen Prewc się spisze, czy poleci bardzo daleko. No, to będzie lepszy skok od innych. To jest dobry skok do Domena Prewca. Brawa dla Domena Prewca. To jest 136,5 metra. Domen Prewc 136,5 metra. Brawa dla niego. Severin Freund. Severin Freund przed nami. No zobaczmy, jak Severin Freund sobie poradzi. To będzie dobry skok Severina Freunda. To jest 138 metrów. Dalej od Domena Prewca. Freund dalej od Domena Prewca. 138 metrów. Brawo. Brawo, jeszcze raz brawo. Daniel Andre Tande. Zmieniły się warunki na skoczni. Pierwszych dwóch skoczków miało wiatr w plecy, a teraz wieje wiatr pod narty, tak można powiedzieć, bo każdy daleko skacze! Świetny skok! Może to nie będzie na prowadzenie, ale to jest także dobry skok. 137 metra. To jest konkurs lepszy niż... Był to pierwszy konkurs, bo w pierwszym konkursie prawie nikt nie przekraczał punktu konstrukcyjnego, a teraz każdy przekracza. Brawa dla Daniela Andre Tande, 137,5 metra. No i teraz Kamil Stoch. Trybuny już szaleją. Kamil Stoch zaraz pochłonie. Wow! Ależ to będzie dobry skok! Brawo Kamil! Brawo Kamil! Coś niebywałego! Przekroczył rekord skoczni! Dotąd skocznia miała rekord 144,5 metra. A to jest 145,5 metra Kamila Stocha. Ależ Kamil poleciał, 145,5 metra. Niebywałe. Noriaki Kasai, 45-latek, a dalej skacze, dalej jest nawet w dobrej formie. Dobrze! To będzie dobry skok Noriakiego Kasaja! Ależ skoki mamy w tym konkursie, 141,5 metra.
45-latka z Japonii. Niebywałe, niebywałe. Karel Nurmsalu. Tutaj mamy natomiast Estończyka. Zobaczymy, jak się Estończyk spisze. Może pójdzie mu dobrze. Zobaczymy. Świetny skok! Brawa dla Estończyka! Brawo, Estończyk! Karel Nurmsalu w świetnej formie. 141 metrów Karela Nurmsalu. Brawo, brawo, brawo. Sześciu zawodników przekroczyło punkt konstrukcyjny, a przeważnie wszyscy ci skoczyli 135 metrów ponad. Jedynie dwóch skoczków nie udało się niestety. Domen Prewc nie skoczył i... Nie, Peter Prewc i Piotr Żyła nie przekroczyli tej magicznej czerwonej linii. Krystian Długopolski, no nawet to jest dobry skok. To jest taki sobie skok. 130,5 metra. No, niezły, ale porównając się tutaj działa, to będzie daleka lokata. Piękna, emocjonująca pierwsza seria. Tabela po pierwszej rundzie jest taka. Pierwsze miejsce Kamil Stoch. Drugie miejsce Noriaki Kasai. Dalej. Na trzecim miejscu mamy Karela Nurmsalu. Brawa dla Karela Nurmsalu. Estończyk jest na trzecim miejscu. Dalej. Na czwartym miejscu Severin Freund. Na piątym miejscu Daniel Andertande. Na szóstym miejscu Domen Prewc. Na siódmym miejscu Krystian Długopolski. Na ósmym miejscu Peter Prewc. Bardzo szkoda Petera Prewca. I na dziewiątym miejscu Piotr Żyła. No niestety Piotrek skoczył słabo. To ustawiam już tutaj. No i zaczynamy drugą serię. Drugą serię zaczyna Piotr Żyła. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Piotrek. W pierwszej serii 105 metrów. No na pewno to nie był dobry skok. No pewnie poprawi się w drugiej serii. I uwaga. Tak, to jest lepszy skok Piotrka Żyły niż w pierwszej serii. To jest 134 metry. Łączna nota to jest 239 metrów. Peter Prewc. Ósmy po pierwszej serii, 106,5 metra. No nie wyszedł mu ten pierwszy skok na pewno, tak jakby marzył. No. Teraz chwilę czekamy. Chwilę czekamy. Czerwone światło dla Petera Prewca, chwilę musimy poczekać.
czekamy za warunki. Znowu PDF jest spuszczony na belkę. Znowu PDF jest na żółte światełko. Ohoho! Peter Prept został zdyskwalifikowany za zaciągnięcie kombinezona. Ależ oszukiwał. Peter Prept oszukał. Naciągnął kombinezon. No i dyskwalifikacja Petera Prepta jest przez to. Ohoho! Czyli jego nota łączna 106,5 punkta. No i dalej, Krystian Długopolski. Znowu żółte światełko. Już jest zielone światełko. Zobaczmy, jak mu pójdzie. Krystian Długopolski. Dobry skok Polaka. Taki sobie skok nawet. 126,5 metra? Nie, 127 metrów. 127 metrów. Krystiana Długopolskiego. Dwa dobre nawet skoki, bo przekroczył punkt konstrukcyjny zawsze. Łączna nota 257,5 punkta. No i teraz. Domen Preut. Brawo! Brawo, Domen Preut! Dobry skok! To jest dobry skok Domena Preuta, ale mi się wydaje, że to jednak na podium nie będzie wystarczająco. 134 metry, już taka odległość była w tym konkursie. Piotrek Żyła tyle skoczył. Łączna nota 270,5 punkta. No i teraz. Daniel André Tande. Piąty w pierwszej serii. No, w pierwszej serii dobry skok, ale to jednak było piąte miejsce. Świetnie! Ależ daleko! To jest bardzo dobry skok. 135 metrów. To na pewno nie jest zły skok. To jest wręcz przeciwnie, bardzo dobry skok. To jest zmiana lidera. 272,5 punkta to jest jego nota. No i teraz, Severin Freund. Dzieliło go od Tande zaledwie pół metra, czyli potrzebuje 134,5 metra, aby pokonać Tande. Czy mu się uda? Czy mu się uda te magiczne 134,5 osiągnąć? Zobaczmy, Severin Freund. Dobry! Będzie chyba... Tak jest! Nowy lider. 137,5 metra. Brawo, brawo, brawo. No i to jest łączna nota 275,5 metra. Czyli 275,5 punkta. Wyprzedza o 3 punkty Daniela André Tande. No i teraz, czy będzie Estończyk na podium? Zobaczymy. Ile potrzebuje do wygranej? Karel Salu potrzebował
132. Nie, 133. Wow! Ależ daleko! 144,5 metra! Ma podium! Ależ daleko! Nota 285,5 o 10 metrów! No jaki kasaj! No, 144 metry musi skoczyć do pogonania. No, metr zabrakło mu do rekordu, no! No! Nie ma! Nie ma! Spalił się! Już Noriaki Kasai... No, Karen Ursal już jest drugi! Maciej Kot niech sobie poczeka. 135,5 metra. No, czy w ogóle będzie na podium? Tak, raczej będzie. Nota 277 metrów, tak. O 1,5 metra na podium. No i Kamil Stoch. Już trybuny szaleją. Kamil Stoch! Do pokonania Karla Nurmsalu potrzebuje 140 metrów. Czy uda się skoczyć 140 metrów? Żółte jest. Jest żółte światełko. Potrzebuje 140 metrów, aby pokonać tandę. Jest zielone światełko! Kamil Stoch! Nie ma. Nie ma. Niestety. Nie poradził sobie. Karel Nurmsalu wygrywa! To jest ledwie 108 metrów. Ależ Kamil popsuł swój skok. Miał mocny wiatr w plecy, no niestety. Nota 153,5 metra. No i teraz czas na wyniki. Pierwsze miejsce Karel Nurmsalu. Drugie miejsce Noriaki Kasai. Trzecie miejsce Severin Freund. To jest czołowa trójka. Już sobie ich tutaj wykreślę, aby mi się nie mieszało. No dobra, dalej. Czwarte miejsce Daniel André Tande. Piąte miejsce Domen Prevc. Czyli to sobie wykreślę. Szóste miejsce. Ja mam 253 punkty. Szóste miejsce Krystian Długopolski. Siódme miejsce Kamil Stoch. Ósme miejsce Piotr Żyła. I dziewiąte miejsce Peter Prevc, który został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kostium. A raczej na ciągnięcie go. Ciekawy był to konkurs emocjonujący. Kamilowi Stochowi niestety nie udało się wygrać. Siódme miejsce zajął w Harachowie. No niestety, no ale może niedługo mu się znowu uda wygrać. No to do zobaczenia w następnych konkursach FGP Friends. Komentował i zapraszamy na kolejne zawody. Do zobaczenia.